Gdy tworzyliśmy program kształcenia na kierunku nauki o rodzinie, chcieliśmy, żeby nasi absolwenci zdobyli wszechstronną wiedzę oraz szeroko rozumiane umiejętności, jeżeli chodzi o rodzinę oraz umiejętności wsparcia rodziny w różnych aspektach jej współczesnego funkcjonowania. Dlatego w ramach programu studiów absolwenci zdobywają przede wszystkim wykształcenie pedagogiczne. Obok tego są przedmioty z psychologii, socjologii, nauk o zdrowiu, prawa, teologii, filozofii, także prawa kanonicznego, elementów polityki społecznej lub demografii. Na Wydziale Studiów nad Rodziną mamy wiele kół naukowych, w których możemy się rozwijać. Mamy tam bardzo dużo młodych ludzi, ludzi pasjonatów, społeczników. Warto chodzić na takie koła naukowe, bo jednak warto poszerzać swoje horyzonty. Dzięki szerokiej ofercie programu studiów, który rozwija się z każdym rokiem, można znaleźć po studiach bardzo ciekawą pracę, na przykład jako asystent rodzinny, jako kurator, mediator społeczny. Można prowadzić też kursy przedmałżeńskie albo pracować jako doradca. Warto studiować, ponieważ wydział daje dużą możliwość rozwoju, kształtowania relacji, zdobywania kompetencji. Lubię nasz wydział, Wydział Studiów nad Rodziną, za to, że jest kameralny, jest on interdyscyplinarny. Nasi studenci uczą się takiej otwartości, wspomagają się nawzajem, wspierają się. Jakie są mocne strony naszego wydziału? Ja myślę, że najmocniejszą stroną jest atmosfera, która na nim panuje. To, że jest jak w domu, dosłownie człowiek czuje się jak w rodzinie. Dlatego, że nasi wykładowcy są zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy i zwracają się do nas w taki sposób, żebyśmy nie odczuli nigdy, że jesteśmy w jakiś sposób gorsi. To, co jakoś tak chyba najbardziej mi się podoba na tym wydziale, to to, że naprawdę jest bezpośredni kontakt z wykładowcami. Można się z nimi spotkać, czy to w ramach koła, czy tak po prostu w ramach jakiegoś dyżuru, ale też nie czuję się takiej bariery i to jest bardzo w porządku.